Ewangelia Jana, rozdział 9, wersy od 13 do 25. Od 13 do 25 to są wersy, które są dzisiaj przed nami. W tych wersach nie mamy naszego Pana Jezusa Chrystusa, który mówi cokolwiek lub czyni cokolwiek, ale On tam jest. Ten fragment jest przepełniony naszym Panem tutaj. W tym fragmencie mamy reakcję na to, co Pan uczynił ostatnio, na początku rozdziału 9. Tytuł dzisiejszego kazania to Niewiara jest ślepa. I faktycznie tak jest. Zobaczymy w dzisiejszym fragmencie kolejny dowód na to, że niewiara jest ślepa. Człowiek nie rodzi się neutralny w swoim usposobieniu. Człowiek rodzi się z wrogim usposobieniem w stosunku do jednego, do Boga. Dlatego jeżeli można w coś nie wierzyć, to z pewnością człowiek znajdzie sobie rzeczy, sprawy, w które wierzyć nie chce. Ale gdy mówimy o braku wiary w Boga, mówimy o intencjonalnym, zamierzonym, naturalnym braku chęci, by uwierzyć w jedynego i prawdziwego Boga. I takie skłonności, naturalnie rzecz biorąc, ma każdy jeden człowiek od urodzenia. Człowiek nie chce uwierzyć w Boga. Rodzi się i żyje w sposób, aby zrobić wszystko, by nie uwierzyć, że Jezus jest Panem. To, co dzisiaj jest w tym fragmencie, pokaże nam namiastkę tego, jak grzeszny jest człowiek. Od wersu 13 fragment ten brzmi: poprowadzili wówczas tego, który przedtem był ślepy, do faryzeuszów. A był właśnie sabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy jego. Pytali go więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał. A on im rzekł: nałożył błota na oczy moje i obmyłem się i widzę. Na to niektórzy faryzeusze rzekli: człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Inni natomiast mówili: jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? I nastąpił rozłam wśród nich. Rzekli tedy znów do ślepego: co sądzisz o nim, skoro otworzył oczy twoje? A on odpowiedział: to prorok. Żydzi jednak nie chcieli wierzyć, że był ślepy i przejrzał, dopóki nie przywołali rodziców tego, który przejrzał. I zapytali ich, mówiąc: czy to jest syn wasz, o którym mówiliście, że się ślepym narodził? Jakże więc teraz widzi? A odpowiadając, rodzice jego rzekli: wiemy, że to jest syn nasz i że ślepym urodził, lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy. Albo kto otworzył oczy jego, także nie wiemy. Jest dorosły, pytajcie go, niech sam o sobie powie. Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów, albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. Dlatego rodzice jego mówili: jest dorosły, jego zapytajcie. Przywołali więc ponownie człowieka, który był ślepy, i rzekli do niego: oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. A on odpowiedział: czy jest grzeszny, nie wiem. To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Ojcze, wołamy o przychylność Twoją w tym czasie, abyś otworzył przed nami Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że to uczynisz. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Jeden ze współczesnych pastorów brytyjskich, służący w Manchesterze, Philip Malone, powiedział: niewiara ma to do siebie, że nigdy nie znajdzie wystarczająco dużo dowodów i żadna ilość argumentów jej nie przekona. Absolutnie się z tym zgadzam i nie mógłbym wyrazić tego lepiej, że taka jest właśnie natura niewiary człowieka. Niewiara nie ma po prostu wątpliwości. Niewiara ma przekonanie, że nie da się wyargumentować słuszności, zasadności wiary w Jezusa. To jest po prostu niemożliwe. Dlatego niewiara ostatecznie decyduje się pozostać niewiarą. Skłonność człowieka, by nie wierzyć w Jezusa, jest naturalna i on tą skłonność podtrzymuje całe swoje życie. Bezpośrednio po moim nawróceniu
Jednymi z pierwszych ludzi, którzy widzieli skutki mojego nawrócenia, to byli ludzie, z którymi pracowałem. I w pewnym momencie jeden z tych ludzi podszedł do mnie i powiedział: Adam, ja znam cię już kilka lat, wiem, kim byłeś, wiem, kim jesteś teraz i powiedz mi, o co tu chodzi? Co się z tobą stało? Bo ja wiem, że to, co się z tobą wydarzyło, pochodzi od Boga. Człowiek nie może się zmienić tak z siebie, o własnych siłach. Mówi, ja próbowałem, potrwało to dosłownie 2-3 dni i zniknęło. Ale coś wyjątkowego stało się w twoim życiu i ja nie mam wątpliwości, że to jest od Boga. No i cóż z tego, że mi to powiedział, skoro prawda jest taka, że w żadnej chwili nie uwierzył. Pozostał niewierzącym aż do teraz, mimo że dowody, ewidentne dowody potężnych dzieł Boga były dostrzegalne, widoczne w moim życiu. Niewiara człowieka może być pod największym wpływem i wrażeniem ewidentnych cudów Bożych. Może nawet przyznać, że Bóg uczynił to, co uczynił, ale mimo wszystko wciąż pozostaje niewiarą. Nic się nie zmienia. Albowiem, jak już powiedziałem, niewiara ma to do siebie, że nigdy nie otrzymuje wystarczająco dużo dowodów. Nie jesteś w stanie uczynić niewiary wiarą bez działania mocy Bożej. W naszym dzisiejszym fragmencie zobaczymy dokładnie takich ludzi. Ludzi, którzy wymagają dowodów. I gdy dostarczysz im dowody, wciąż nie wierzą. Po raz kolejny w Ewangelii Jana zobaczymy ludzi, którzy trwają ustawicznie w niewierze, mimo że Jezus, Bóg i wszystko, co Bóg czyni dookoła, już dawno objawił, że to, co się dzieje poprzez służbę Jezusa i przez naukę Jezusa, jest prawdą i pochodzi od Boga. Więc po raz kolejny wyłania nam się tutaj kolejny obraz grzesznej natury człowieka, który polega na tym, że człowiek dokłada starań, robi absolutnie wszystko, aby nie uwierzyć w Jezusa, tylko że ubiera się tą niewiarę w pewien strój wyrafinowanego zachowania i postępowania, tak jakby człowiek sprawiał wrażenie chętnego, by znaleźć jakiś dowód. On naprawdę chciałby uwierzyć, ale niestety jest to nasza wina, że nigdy nie daliśmy mu tyle argumentów, żeby jednak uwierzył. Determinacja przywódców religijnych tutaj w tym fragmencie, w rozdziale 9, w dzisiejszych wersjach, aby pozostać w niewierze jest przerażająca. Zaraz do tego dojdziemy, ale tydzień temu, przypomnijmy sobie, mieliśmy początek rozdziału 9 i powiedzieliśmy sobie ostatnio, że nie powinniśmy szukać za bardzo połączenia między końcówką rozdziału 8 i tym, co widzimy w rozdziale 9 od samego początku. Mimo wszystko wiemy, że Jezus ciągle pozostaje w Jerozolimie, ciągle tam działa. Widzi tam człowieka, którego napotkał, który jest ślepcem i żebrakiem, bez wątpienia musiał przebywać gdzieś w okolicach bramy świątynnej, ponieważ jest tam duża rotacja osób, aby móc czerpać jakieś wsparcie finansowe albo jakikolwiek zasiłek, aby przeżyć. Idą z nim uczniowie jego, którzy widzą tego ślepca i żebraka i pytają się Jezusa: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się takim narodził? Uczniowie oczywiście nie biorą pod uwagę żadnej innej opcji. Ten człowiek jest ślepy, ponieważ grzech. Pytanie tylko ich zdaniem, kto zgrzeszył? Ja, on czy jego rodzice? Usiłują dowiedzieć się od Jezusa. A Jezus nie jest skory, aby w tym momencie, na tym etapie jego służby, w takich okolicznościach wdawać się w jakiekolwiek dyskusje teologiczne. Więc odpowiada w sposób, który ma ich zachęcić do tego, aby przyjęli to, co Jezus chce powiedzieć. To jest czas, abyśmy działali, nie abyśmy dyskutowali odnośnie tego, jak wygląda rzeczywistość grzecha w kontekście tego człowieka, który jest ślepy od urodzenia. Uczniowie Jezusa muszą to zrozumieć. Jezus mówi, ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, lecz aby dzieła Boże na nim się ukazały i Bóg objawia swoją chwałę nawet poprzez wieloletnią ślepotę tego mężczyzny. Gdy całe społeczeństwo izraelskie postrzegało ślepego od urodzenia za grzesznika, za kogoś, kto jest pod przekleństwem Bożym, Jezus mówi, że jest wręcz odwrotnie, że tutaj ma się objawić chwała Boga, więc nie wolno w tym przypadku łączyć jego ślepoty z grzechem, przynajmniej Jezus tego nie czyni. Więc Jezus uzdrawia ponadnaturalnie tego człowieka, wykorzystuje z jakiegoś powodu ku temu błoto, te oczy są pomazane błotem, Jezus nakazuje, mówiąc człowiekowi, idź obmyj się w sadzawce Syloe. On poszedł, posłuchał Jezusa, obmył się, widzi.
Wraca, ludzie dostrzegają, że idzie człowiek, który jest podobny do tego, który kiedyś żebrał przy świątyni, więc sąsiedzi dostrzegają w nim faktycznie tego, który kiedyś siedział w świątyni i był ślepcem i był żebrakiem. Są inni, którzy też go widzieli, ale mają pewne wątpliwości i mówią, że to może nie być on. Trzeba ustalić, czy to faktycznie jest on. W końcu ten, który został uzdrowiony, mówi, to jestem ja. Więc mają pytania, jak to się stało? On mówi, że człowiek imieniem Jezus nałożył błoto. To błoto zmył później w sadzawce Siloe, wrócił i widzi. Pytają się, gdzie on jest. Tak się skończył ostatni fragment. I dzisiaj możemy kontynuować od wersu 13. Poprowadzili wówczas tego, który przedtem był ślepy, do faryzeuszów. Więc ten, który został uzdrowiony, powiedział, nie wiem, gdzie jest Jezus. W konsekwencji czego poprowadzili wówczas tego, jak mówi wers 13, który przedtem był ślepy, do faryzeuszów. Poprowadzili, kto poprowadził? Oczywiście ci sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali tego człowieka, poprowadzili do faryzeuszów. I teraz pytanie brzmi, dlaczego to zrobili? Dlaczego oni decydują się to robić? Wiemy przede wszystkim to, co jest niepodważalne. Mają tutaj do czynienia z wyjątkowym wydarzeniem. Niemały cud wydarzył się na ich oczach i są tego świadkami. Znają człowieka od lat, który nigdy nie widział, teraz widzi, jest to coś wyjątkowego, wypadałoby, też pewnie chęć mają taką, aby poinformować ludność o tym, co się wydarzyło. Bo później zobaczymy, że to jest sytuacja, o której nikt wcześniej nie słyszał. Nie ma tego w dzisiejszym fragmencie, ale będzie w następnym. To jest coś niesłychanego, aby ktoś, kto nigdy nie widział, od urodzenia nagle odzyskał wzrok. Więc idą poinformować nie tyle ludność, co pewno już się jakoś rozeszło, ale tych, którzy są odpowiedzialni za ludność, czyli przywódców religijnych, faryzeuszów, którzy mają za zadanie teraz zinterpretować ludności i społeczeństwu przez pryzmat ich teologii, jak rozumieć to, że tak kontrowersyjna osoba jak Jezus dokonał wielkiego, cudownego uzdrowienia ślepego, który jest poważany w społeczeństwie za grzesznika. Ci ludzie mają cel, dla którego idą do faryzeuszów. Pamiętacie w 5 rozdziale sparaliżowany od 38 lat, został uzdrowiony przed Jezusa i co się stało? Został uzdrowiony i powiedział faryzeuszom. Bo taka była intencja, takie były zamierzenia społeczeństwa. Jeżeli coś ma miejsce, co jest ponadnaturalne albo niezwyczajne, trzeba powiadomić przywódców religijnych, niech oni nam powiedzą, jak interpretować to, co się stało. Co przez to rozumieć? Bo jeżeli ten człowiek jest grzesznikiem i z tego powodu jest ślepy, jak oni twierdzą, to jak to się stało, że teraz widzi? A jeżeli Jezus jest znienawidzony i odrzucony i wzgardzony przez przywódców religijnych, to w jaki sposób uzdrawia? Niech przywódcy się wypowiedzą, niech dadzą interpretację tego zjawiska, więc idą z nim do faryzeuszów. Pamiętajcie, że faryzeusze już dawno publicznie oświadczyli i zadeklarowali, że oni interpretują działanie Jezusa jako te, które wynika z mocy Belzebuba. Przynajmniej było tak, jeżeli chodzi o wyganianie demonów, więc nie zdziwiłbym się, gdyby tutaj również moc Jezusa przypisywali do wyganiania, do Belzebuba, do tego, który pochodzi od złego. Więc 14 wers następnie daje nam pewną wzmiankę, która jest wyjątkowa i kluczowa. A był wtedy sabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy Jego. Istotny szczegół, który apostoł Jan wprowadza nam tutaj, przez ten szczegół będziemy interpretować to, co się następnie wydarzy. Jeszcze raz pamiętacie rozdział 5, co było tam powiedziane. Ponieważ to, co było zrobione w rozdziale 5, miało wydźwięk później w rozdziale 7. Jezus odwoływał się do tego, co się wydarzyło w rozdziale 5. Tam był ten sparaliżowany, uzdrowiony po 38 latach. Jezus słowem go uzdrowił, powiedział, wstań. Człowiek ten wstał. I dalej było powiedziane w tym rozdziale 5, odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. Żydom oczywiście w kontekście oznaczało to przywódców religijnych. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, jest tam napisane, ponieważ Jezus uczynił to w sabat. Jezus uzdrowił chorego w sabat. Tam nie było błota, tam nie było sporządzenia błota, a tam było po prostu słowo, ale mimo wszystko prześladowali Jezusa, uznali go jako przestępcę sabatu, ponieważ uzdrowił w sabat. Teraz tak, schemat jest podobny w rozdziale 5 i teraz w 9. Tam uzdrowienie miało miejsce przez Jezusa i tutaj w rozdziale 9 Jezus uzdrawia. Tam raport do przywódców, co się wydarzyło i tutaj raport do przywódców, co się wydarzyło rękami Jezusa.
Motyw dokonania cudu uzdrowienia przez Jezusa w dzień sabatu stanowi oczywiście konfrontację z przywódcami religijnymi po raz kolejny. Tymi przywódcami religijnymi, którzy kategorycznie sprzeciwiali się uzdrowieniom w sabat. I teraz uzdrowienie w ich myśleniu nie oznacza ponadnaturalnego uzdrowienia, co najmniej w tym przypadku, ponieważ według zasad rabinów nauczanych w tamtym czasie całego społeczeństwa leczenie było zabronione w sabat. Osoba, która była chora, musiała być w sabat chora. Nie można było jej pomóc, musiała przeczekać ten sabat. Chyba że ktoś umierał, to wtedy można było w miarę możliwości, wykorzystując środki medyczne albo środki farmacji, doprowadzić osobę do takiego stanu, że ostatecznie nie umrze, ale nie można było polepszyć tego stanu do takiej kondycji, że byłoby wszystko w porządku. Tak absurdalne, ale jednak prawdziwe, w ten sposób postrzegali to, co miało miejsce w tej sferze medycznej. I teraz, gdy Jezus w jakiś sposób dokonał uzdrowienia, my wiemy, że to był cud Boży, ale przywódcy religijni niekoniecznie chcą to zaakceptować, mają pretensje do Jezusa, że złamał sabat, ponieważ w ich mniemaniu Jezus wykorzystał jakieś środki lecznicze albo medyczne, może właśnie z wykorzystaniem błota, cokolwiek to miało być, żeby uzdrowić człowieka. Więc pretensje o złamanie sabatu wynikają z tego, że dopuścił się jakichś medycznych procedur, które spowodowały przywrócenie wzroku temu człowiekowi. A był właśnie sabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy jego. To jest szczególnie ciężkie do zaakceptowania, że system religijny oparty na ludzkich przekonaniach, z dala od Słowa Bożego, nie oparty na Bogu, to jest system religijny, który z zasady jest bezlitosny, niemiłosierny, nieobiektywny, nieuczciwy i nawet niemądry. Ponieważ ci ludzie gotowi są pozwolić człowiekowi cierpieć tylko dlatego, że cierpi w siódmym dniu tygodnia, a nie jest to jakikolwiek inny dzień tygodnia. Mówią, że Jezus jest przestępcą sabatu, podczas gdy prawda jest taka, że Jezus jest Panem sabatu. Każdy system religijny, który nie pochodzi od Boga, niestety tak czyni, ma pomieszane wartości, nie potrafi rozróżnić, co jest faktycznie ważne, co jest faktycznie słuszne. Zajmuje się sprawami drugorzędnymi, trzeciorzędnymi, kosztem tych najważniejszych. Jest po prostu ślepy, ponieważ nie jest oparty na Słowie Bożym. 14 wers wskazuje nam, jak powiedziałem, że mamy tutaj sabat i może też, weźcie to pod uwagę, ci ludzie, oprócz tych przesłanek, jakie wspomniałem, decydują się poprowadzić tego człowieka do faryzeuszy właśnie dlatego, ponieważ jest sabat. I teraz Jezus uczynił to w sabat, mimo wszystko dokonał, jakby nie było, uzdrowienia. Idziemy do faryzeuszów, niech oni nam powiedzą, jak rozumieć to, że miało tu miejsce coś, co było powszechnie uznawane za grzech i złamanie sabatu, ponieważ w jakiś sposób jakaś procedura medyczna tam miała miejsce, ale jakby nie było, skutek jest taki, że człowiek, który nigdy nie widział, nagle widzi. Idziemy do faryzeuszów, niech oni nam wyjaśnią i zinterpretują tę sytuację, czy prawdą jest, że ten człowiek jest jednak grzeszny, bo złamał sabat, czy też może jest od Boga, bo człowiek ten widzi. Czyli jakby nie było, dla nas to jest jasne, ale dla nich ta sytuacja pewnie była skomplikowana. Zwróciłbym uwagę tutaj na to, że jak zobaczymy w kolejnym wersie, to co się będzie działo teraz, po tym uzdrowieniu, po tym jak przyprowadzili tego człowieka do przywódców religijnych, niekoniecznie dzieje się w tym samym dniu sabatu. Zaraz zobaczymy. Wers 15. Pytali go więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał. A on im rzekł, nałożył błota na oczy moje i obmyłem się i widzę. Uzdrowiony został przywrócony do faryzeuszy nie po prostu luźno, stojących gdziekolwiek, ale do faryzeuszy, którzy musieli być tutaj oficjalnym ciałem przywódczym, religijnym Żydów. Wiemy to, ponieważ dalej jest powiedziane o tym, że to byli ci, którzy mieli decyzyjność, prawną i oficjalną decyzyjność, aby postanowić, żeby wykluczyć kogoś z synagogi. Więc tutaj na pewno mamy do czynienia z ciałem przywódczym, które może odprawiać pewne sądy nad tymi sprawami społecznymi, które mają miejsce w Jerozolimie. Więc przyprowadzają ich właśnie do faryzeuszy, którzy mają za zadanie ustalić, osądzić to, co się wydarzyło. Dlaczego to nie ma miejsca w sabat, moim zdaniem? Ponieważ w tamtym czasie
oczywistym było dla faryzeuszy, że gromadzić się w takich sprawach w sabat nie można. To musi mieć miejsce w każdy inny dzień, ale nie w sabat, więc wierzę, według mojego założenia, to co tutaj ma miejsce teraz, w 15 wersie, gdzie już poprowadzili go do faryzeuszy, ma miejsce dzień po sabacie, nie w tym samym dniu, aby faryzeusze mogli się zgromadzić i aby sytuacja mogła mieć miejsce. Wierzę, że to ma wydźwięk później w dalszych wersach, ale zobaczymy, co jest dalej. Pytali go więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał Biblia Nowego Przymierza, a wtedy z kolei faryzeusze pytali go, w jaki sposób odzyskał wzrok. Zatem typowe przesłuchanie, typowe prowadzenie wyjaśnień, oczekiwanie wyjaśnień od osoby. Powiedz nam, co się wydarzyło. Przede wszystkim pytanie jest jasno sprecyzowane, w jaki sposób się stało to, że widzisz. Z pewnością mamy tutaj faryzeuszy, mamy uzdrowionego, mamy sąsiadów, mamy tych, którzy w jakiś sposób widzieli go kiedyś, jak nie widział. No, wydarzenie niemałe, na pewno chcą wiedzieć, o co w tym chodzi i kontynuowali. Nie było tak, że zobaczyli, że no, fajnie, że zyskałeś wzrok i trzymaj się. Wierzę, że było tam trochę ludzi przy tym sądzie faryzejskim. A on im rzekł, czyli w odpowiedzi na to pytania faryzeuszy, a on im rzekł, nałożył błota na oczy moje i obmyłem się i widzę. On odpowiada dokładnie tak samo, jak odpowiedział tym, którzy wcześniej zapytali go w ten sam sposób. W 10 wersie było powiedziane, jak to się stało, że widzisz? On odpowiedział, nałożył błota, ja zmyłem to błoto, po czym zacząłem widzieć, parafrazując. Po raz kolejny nie udzielił żadnej odpowiedzi, bo udzielić odpowiedzi nie można, to jest cud. On może jedynie powiedzieć, co zrobił i jaki jest skutek tego, co zrobił. I zwróćcie uwagę, co tu się dzieje. Ludzie przyprowadzają mężczyznę przed faryzeuszów, mówiąc im, czego byli świadkami. Więc obiektywni sąsiedzi, obiektywni ludzie, którzy dostrzegli człowieka po zmianie, po uzdrowieniu. I wierzę, że na pewno nikt z nich nie chciał, nie miał intencji, żeby oszukiwać w tej sprawie, mataczyć. Wierzę, że tego tam nie było, ponieważ oni nie spodziewali się zobaczyć człowieka, który nigdy nie widział, jako widzącego. Faryzeusze mają obiektywnych sąsiadów, obiektywnych, postronnych ludzi. Mają uzdrowionego, który sam świadczy o sobie. I zwracają uwagę właśnie na tego uzdrowionego. Nie tyle to, co sąsiedzi powiedzieli, że no mamy tutaj kogoś, kto został uzdrowiony. Nie tyle zwracają uwagę na tych, którzy jednak też widzieli go ślepym, ale zwracają uwagę na tego uzdrowionego i chcą się od niego dowiedzieć, powiedz nam, jakie jest twoje świadectwo. I on mówi, nałożył błota na oczy moje i obmyłem się i widzę. Czyli mężczyzna nie wymienia imienia Jezusa tutaj moim zdaniem dlatego, ponieważ jest to oczywiste, wszyscy wiedzą, że Jezus od ponad 3 lat działa, wszyscy wiedzą, że cokolwiek miało miejsce, co jest kontrowersyjne, ale też ponadnaturalne, to musi mieć coś wspólnego z osobą Jezusa, więc wierzę, że tutaj nikt tutaj nie operuje imieniem Jezusa, bo nawet faryzeusze mówią, ten człowiek nie wykorzystuje imienia Jezusa w tym fragmencie. Czy ktoś z was dostrzegł tutaj w tym wersie 15 coś przedziwnego? Coś, co wiąże się z pytaniem, jakie zadali faryzeusze. Spójrzcie, jak formułują faryzeusze pytanie. Wtedy z kolei faryzeusze pytali go, w jaki sposób odzyskał wzrok? Czy jest to możliwe, jeżeli jesteś obiektywny i naturalnym świadkiem tego, co się wydarzyło i uczciwie podchodzić do sprawy, żeby wpaść na takie pytanie jako pierwsze, pytanie, które zadałbyś człowiekowi, który był ślepy od urodzenia i nagle przejrzał? Czy to jest słusznie postawione pytanie? W ogóle, czy nie jest tak, że pytanie naturalnie powinno brzmieć w takich okolicznościach, czy faktycznie zostałeś uzdrowiony? Oni się pytają, w jaki sposób odzyskałeś wzrok i możemy to podciągnąć po to, że chcą wiedzieć, czy jesteś zdrowy, ale jakby nie było, pytanie tutaj brzmi, jak to się stało, że wyzdrowiałeś, a nie czy wyzdrowiałeś. Czyli spójrzmy na to, bo to będzie jeszcze uwypuklone w kolejnych wersach, jak będą dalej go przesłuchiwać. Nie zadają pytania, czy zostałeś uzdrowiony, ponieważ nie zależy im na tym, żeby poznać prawdę. Nie zależy im na tym, aby poznać fakty. Nie obchodzi ich to, że ewidentne cuda dzieją się przez Jezusa i nie obchodzi ich zdrowie tego człowieka. Oni zaczynają pytać już z pewnym uprzedzeniem. Obchodzi ich tylko jedno w tym, co oni czynią i sposób, jaki przeprowadzają przesłuchanie, śmierć Jezusa. Muszą znaleźć
okoliczności, które spowodują publiczne oskarżenie Jezusa o łamanie sabatu, ponieważ jeżeli uda im się zdyskredytować Jezusa w opinii publicznej, wtedy mają otwartą drogę do egzekucji. Mogą się Jezusa w cudzysłowie pozbyć, a tego przecież od dawna pragną. Więc próbują przeprowadzać to przesłuchanie, jak zaraz zobaczycie, w sposób, który ma za zadanie zdyskredytować Jezusa w oczach ludzi, którzy są jakby nie było Jezusem zachwyceni teraz, ponieważ zdumieli się tym, że uzdrowił ślepego. Mężczyzna wyjaśnia, że Jezus zrobił coś, co go uzdrowiło. Te słowa dla niektórych wystarczą, dla innych nie wystarczą, ponieważ wers 16 mówi: na to niektórzy faryzeusze rzekli, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Inni natomiast mówili, jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów, i nastąpił rozłam wśród nich. Spójrzcie, na to niektórzy faryzeusze rzekli, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Naprawdę gromadzi się sąd religijny i naprawdę z taką konkluzją na samym początku przewodu sądowego? Czy jest to zasadne, czy jest to obiektywne? Nie wysłuchując jeszcze większości czegokolwiek, w zasadzie po kilku słowach już sformułować takie wnioski na temat Jezusa? Człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu? Widzicie, w którą stronę ten sąd faryzeuszy zmierza? Coś tu jest na pewno nie tak, skoro taki werdykt na temat Jezusa wydali już po kilku słowach dosłownie, a ten werdykt w zasadzie powinien być wydany dopiero na końcu. Miejcie to na uwadze, gdy będziemy tutaj obserwować to, co oni czynią. Człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. I taka jest absurdalna logika faryzeuszów. Z Boga jest tylko ten, który ich zdaniem przestrzega sabatu. Kto nie przestrzega sabatu, nie jest z Boga. Ale mówimy o przestrzeganiu według zwyczajów i tradycji stworzonych przez faryzeuszów. Nie według tego, w jaki sposób Bóg mówi na temat przestrzegania sabatu. Więc jeżeli ktoś nie przestrzega tych rzeczy, które oni narzucają na ludzi, a narzucają ich mnóstwo, także Jezus powiedział, że tych brzemion ludzie nie są w stanie znieść, to ich zdaniem nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Własne przekonania teologiczne, nieoparte na Słowie Bożym, oni traktują jako niewzruszony standard, przez który obserwują ludzi, decydując, kto jest od Boga, kto nie. Jak na ironię, podobne myślenie ma wielu chrześcijan w różnych aspektach chrześcijaństwa. Zaczyna się to między w ten sposób. Teza jest jedna. Człowiek zbawiony musi mówić językami. Jeżeli nie mówi, nie jest z Boga, nie jest zbawiony. Dlatego musi mówić językami, żeby było dowiedzione, że jest z Boga. I tak możecie ciągnąć taki temat w eschatologii i w innych dziedzinach chrześcijańskiego życia, nawet w dziesięcinie albo sabacie. Dlaczego ich zdaniem on nie przestrzega sabatu? Ponieważ wyleczył mężczyznę. Ponieważ uzdrowił człowieka. Moglibyśmy spróbować tutaj podpiąć czynność sporządzenia błota przez Jezusa jako złamanie sabatu, które zgorszyło faktycznie faryzeuszów. Innymi słowy, gdy faryzeusze mówią, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu, mieliby twierdzić, że tak jest dlatego, ponieważ Jezus złamał ich zdaniem sabat poprzez wykonanie pracy, jaką było sporządzenie błota ze śliny i z prochu. Mnie osobiście akurat ta wersja nie przekonuje, choć nie ma wątpliwości co do tego, że rabini w tamtym czasie na pewno sklasyfikowaliby taką czynność wykonania błota jako grzech i łamanie sabatu, bez wątpienia. Ale co mnie nie przekonuje tutaj, to to, że kontekst tego fragmentu skupia uwagę na aspekcie uzdrowienia człowieka, tak jak było w rozdziale 5, gdzie samym słowem Jezus uzdrowił, a nie skupia uwagi na wykonaniu błota. Jest tylko w 14 wersie wspomniane o tym, że to był sabat, gdy Jezus poczynił właśnie sporządzenie błota i uzdrowił człowieka. Faryzeusze, mówiąc o złamaniu sabatu przez Jezusa, mówią tak dlatego, ponieważ dowiedzieli się, że Jezus uzdrowił człowieka i w jakiś sposób miało to związek z tym, co on zrobił z wykorzystaniem śliny i prochu. Wierzę jednak, że akcent tego fragmentu tutaj jest szczególnie na tym, że Jezus uzdrowił tego człowieka, ponieważ nie mamy tutaj żadnej wzmianki później na temat błota, ale są wzmianki na temat uzdrowienia i faktu, że Jezus, że tak powiem, wyleczył go w oczach faryzeuszy. Jezus dokonał jakiejś procedury medycznej. Po drugie, wierzę, że Jezus, jeżeli był tu akcent na to, że Jezus złamał sabat, ponieważ uczynił błoto,
Wierzę, że musielibyśmy tutaj założyć, że Jezus miał intencje i bezpośredni zamiar, aby prowokować faryzeuszy do gniewu, ponieważ zobaczymy i zobaczyliśmy też, że to rozgniewało ich. Wiemy, że Jezus ma najświętsze, najdoskonalsze intencje i nie musi podstępnie postępować, aby czynić to, co chce czynić, tym bardziej, że w tym fragmencie i w tym kontekście, jeszcze mając na uwadze rozdział 5, Jezus już z tym doświadczeniem dobrze wie, że sam aspekt uzdrowienia, nawet za pomocą słowa, już w ich mniemaniu, w imieniu faryzeuszów, był przestępstwem sabatu. Innymi słowy, Jezus nie miał potrzeby, aby prowokować faryzeuszów, moim zdaniem, poprzez uczynienie błota, aby oni to sklasyfikowali jako łamanie sabatu, ponieważ w 5 rozdziale już widzieliśmy, gdy Jezus był na święcie w Jerozolimie, że sam aspekt uzdrowienia człowieka, nawet jeżeli to było samym słowem, jest traktowany jako łamanie sabatu, ponieważ w sabat dokonał uzdrowienia. Dlatego patrząc na to, dyskusje i debaty, jakie są teraz w następnych wersach, skupiają się na uzdrowieniu człowieka, mimo wszystko weźmy pod uwagę to, że możemy spojrzeć na to w ten sposób, że faryzeusze widzą nałożenie błota przez Jezusa jako pewną czynność medyczną dokonaną przez Jezusa, która spowodowała uzdrowienie mężczyzny. Myślę, że nie ma sensu, aby więcej, jak tak powiem, kopać w tym aspekcie, ale spójrzmy na to w ten sposób, że jednak Jezus spowodował uzdrowienie, to jest uznawane za złamanie sabatu. Człowiek ten nie jest Boga, mówią, bo nie przestrzega sabatu. Ratowanie człowieka w sabat oni postrzegają za złamanie czwartego przykazania Bożego. I tak właśnie ślepa jest niewiara człowieka. I ironią tego jest to, że oni tutaj są tak prawdziwymi grzesznikami, ponieważ Bóg powiedział w swoim słowie, że nie dodasz nic do mojego słowa. A oni dodali, ponieważ powiedzieli, że uzdrowienie, pomoc drugiemu, pomoc bliźniemu jest grzechem, jeżeli jest poczynione w sabat. Faryzeusze stworzyli własne prawa, własne przekonania, własne tradycje, które narzucali na ludzi, mówiąc im, że one mają status Bożych przykazań i Bożego prawa, które należy przestrzegać. To jest dokładnie to, co czyni rzymski katolicyzm, promując tradycję, która nie ma żadnych korzeni w historii, jako coś równorzędnego z Biblią, ze Słowem Bożym, które trzeba traktować na równi ze Słowem Bożym. I to jest właśnie to, gdzie ludzie potykają się jako ten kamień potknięcia, ponieważ nie potrafią rozeznać, że tylko jedno źródło Bożego objawienia jest natchnione i jest to Słowo Boże spisane tutaj, które jest przed nami. Wers 16 mówi jeszcze o drugiej części ludzi. Inni natomiast mówili, jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów, i nastąpił rozłam wśród nich. Nie wszyscy spośród faryzeuszów byli jak rasowi faryzeusze. Niektórzy jednak mieli trzeźwy umysł i mieli szlachetność Berejczyków, aby rozeznawać, jak ma się stan rzeczy, który teraz widzę w kontekście Słowa Bożego i przez pryzmat Słowa Bożego obserwowali wydarzenia. Inni natomiast mówili, jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów. Czy gdzieś już słyszeliśmy podobne sformułowanie kogoś, kto mówi ze swoich ust do faryzeuszów na temat Jezusa takie rzeczy? Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Tak mówi Nikodem do Jezusa w rozdziale 3 Ewangelii Jana. I zakładam, że ta grupa faryzeuszów tutaj to jest mniejszość. Ci, którzy mówią, że ten człowiek jest z Boga i on nie jest grzeszny, ja wierzę, że to jest mniejszość i nie zdziwiłbym się, gdyby tam był właśnie Nikodem, gdyby tam był Józef z Arymatei i gdyby tam był chociażby Gamaliel, bo czemuż by nie? To są ci prominentni w Słowie Bożym faryzeusze, którzy zdają się mieć naprawdę trzeźwe myślenie i zdrowe podejście do sytuacji w oparciu o Słowo Boże. Jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? Mądre, retoryczne, spójnie teologiczne pytanie. Jak? Zadają naprawdę eleganckie pytanie. Zauważcie, że nikt nie podważa tego, że Jezus dokonał tej ewidentnego cudu. Nie mogą tego podważyć. Co najwyżej, jak zwykle faryzeusze czynią, próbują teraz ustalić pochodzenie Jezusa. On jest ten od złego, on jest ten od Belzebuba, on jest ten grzeszny, albo on jest tym, który pochodzi od Boga. O to tu chodzi. Jedni mówią, człowiek ten nie pochodzi od Boga, gdyż jest grzesznikiem, ponieważ złamał sabat. Drudzy mu wskazują, że fakt dokonania przez niego cudu w zasadzie wyklucza to, że Jezus jest grzesznikiem. Albowiem jakże grzeszny może otworzyć oczy ślepemu, dokonywać takich cudów. Innymi słowy,
No bez przesady. Spójrzcie tylko na to, co tutaj się dzieje. Ten żebrak całe życie nie widział. Następnie pojawił się Jezus i teraz widzi. Czy Jezus jest grzeszny, to nawet nie wchodzi w grę ich zdaniem. On musi być od Boga. Ich logika jest po prostu dobra, ponieważ mówią tak, tylko Bóg jest w stanie dać wzrok ślepemu. Jezus dał wzrok ślepemu, czyli Jezus jest od Boga. Dlatego koniec wersu 16 mówi i nastąpił rozłam wśród nich. To jest nie pierwszy raz i nie ostatni raz, gdy Ewangelia Jana łącznie trzykrotnie mówi nam o tym, że powstał rozłam z uwagi na osobę Jezusa. Mieliśmy to już w rozdziale 7. Inni mówili, to jest Chrystus, jeszcze inni mówili, czy z Galilei przyjdzie Chrystus, czy Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawidowego i Betlejemu, miejscowości, gdzie mieszkał Dawid. Powstał więc z powodu niego rozłam między ludem. Ale będziemy to mieli również w rozdziale 10. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja go kładę z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Wtedy znowu powstał rozłam między Żydami z powodu tych słów. Znowu. Bo taki właśnie był nasz Pan. Mówiąc prawdę, ludzie musieli być skonfrontowani z prawdą i nie można być neutralnym. Więc widzę w tej sytuacji napomnienie dla nas chrześcijan, abyśmy byli gotowi wypowiedzieć się ze względu na prawdę i dla prawdy i z powodu prawdy, nawet gdy znajdujemy się pośród tych, którzy kłamią. Nawet gdy jest ich więcej i nawet jeżeli oni są bardziej prestiżowi niż my. Bo mamy tutaj mniejszość, moim zdaniem, chociaż nie jest to uwzględnione w tekście, która mówi, jak sprawy się mają, mimo że są pośród swoich z tej samej stronniczej partii polityczno-religijnej i mówią, że on nie jest grzeszny, ponieważ uczynił niesamowity cud. Dlatego to my, chrześcijanie, jesteśmy rzecznikami prawdy. W każdej sytuacji musimy wymawiać się na podstawie prawdy, ponieważ kochamy prawdę i z prawdy jesteśmy. Drugi, trzeci list Jana dużo na ten temat mówi. Jesteśmy z prawdy i będziemy w prawdzie i prawda pozostanie z nami na wieki. Więc prominentna grupa faryzeuszów oskarża tutaj, oczernia Jezusa, nazywając go grzesznikiem już od samego początku, ale mamy też garstkę śmiałych ludzi, którzy mówią, tak się rzeczy nie mają i rozsądnie argumentują. I na kanwie tego wersu warto przytoczyć wybitnego reformatora XVI wieku z Szwajcarii, z Zurychu, następcę Ulricha Zwingliego, Henryk Bullinger, który wypowiedział się w ten sposób. Niekoniecznie wszystkie podziały są złe. Jak też niekoniecznie każda zgoda i jedność jest dobra. W kontekście tego wersu ten podział zdaje się być zasadny, ponieważ mamy tu garstkę ludzi, którzy jednak walczą o prawdę co do osoby Jezusa. Wers 17. Rzekli tedy znów do ślepego, co sądzisz o nim, skoro otworzył oczy twoje? A on odpowiedział, to prorok. Biblia Nowego Przymierza. Ponownie więc zwrócili się do uzdrowionego, co ty o nim sądzisz? W końcu otworzył ci oczy. I odpowiedział, on jest prorokiem. Skoro sami między sobą mają tak radykalnie rozbieżne opinie, trzeba zwrócić się do tego, kogo sprawa dotyczy. Powiedz nam, co ty w ogóle na jego temat myślisz. I moim przekonaniu to pytanie pochodzi z tej frakcji faryzeuszów, którzy są przychylni Jezusowi, którzy patrzą obiektywnie na całą sprawę. Dlaczego? Ponieważ kulturowo, zwyczajowo rzecz biorąc, jakie myślenie mają faryzeusze tamtych czasów w stosunku do człowieka, który jest ślepy od urodzenia? To jest grzesznik. On jest grzesznikiem. Przekleństwo Boże na nie spoczywa i ten człowiek nie miał prawa wstępu do synagogi, ponieważ przekonanie było takie, że ślepota wynika z jego grzechu. Więc ten człowiek jest osobą, która nie ma oczywiście w swoich słowach żadnego autorytetu dla tych rasowych faryzeuszów, którzy oskarżają Jezusa. To jest człowiek, który jest osobą, która nie jest godna tego, żeby w jakiś sposób dyskutować z faryzeuszami. Więc w moim przekonaniu frakcja faryzeuszów, którzy są przychylni Jezusowi, oni zadają to pytanie, powiedz mi, co ty myślisz na temat tego, który cię uzdrowił? Wypowiedz się. On mówi, uważa, że to jest prorok. Śmiałość mężczyzny co chwilę tutaj uwidacznia się niesamowicie, moim zdaniem potwierdzając po raz kolejny, że on tutaj wypowiada się i działa jako osoba już zbawiona. Wierzę,
że tu mamy do czynienia z człowiekiem, który otrzymał wzrok od Jezusa nie tylko fizyczny, ale również i duchowy, gdzie Jezus go zbawił. Nie każdy miał taką śmiałość wypowiadać się oficjalnie przed sądem faryzeuszów, szczególnie jako osoba, która była wydalona z synagogi z uwagi na rzekomy grzech. A on tutaj śmiało mówi, to jest prorok, jednocześnie tutaj deklarując im publicznie na forum faryzeuszów, że wierzy w Jezusa, że on w Niego wierzy. Nie pierwszy raz ktoś powiedział o Jezusie, że jest prorokiem. Przypominamy sobie teraz w naszych archiwach myślowych, co tam było wcześniej. Rozdział 4. Rzekła mu niewiasta, Panie, widzę, żeś prorok. Rozdział 6. Ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, powiedzieli, ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść. Rozdział 7. Wtedy niektórzy z ludu, usłyszawszy te słowa, rzekli, to jest naprawdę prorok. Ten mówi tutaj, to jest prorok. Więc za kogo go uważasz? Za proroka. W rozumieniu biblijnym, proszę pamiętajcie, dla tych ludzi, tamtych czasów, prorok to nie była po prostu osoba, która przepowiada przyszłość. Zbyt uproszczone myślenie. Prorok, jak obserwujemy na kartach Słowa Bożego, to nie tylko osoba, która ma dane od Boga to, co się wydarzy, jest w stanie to powiedzieć, ale to jest również osoba, która przede wszystkim jest posłańcem Bożym, z Bożą misją do zrealizowania, która nawet jest w stanie dokonywać cudów dzięki mocy Bożej. Więc ten człowiek, mówiąc o Jezusie, że to prorok, mówi w zasadzie to, kim prorok faktycznie jest w Słowie Bożym, jak jest ukazany na przestrzeni wieków w narodzie izraelskim. Ale żeby czynić sprawę jeszcze bardziej fascynującą, jak wierzę, co do tej kwestii, to powiem wam coś więcej. Teolodzy ewangelikalni XVIII-XIX wieku, tak jak Adam Clark albo Fryderyk Lampe, stwierdzili, że Żydzi tamtych czasów, za czasów Jezusa, mieli przekonanie, i to powszechne przekonanie, oraz pewne maksymy i powiedzenia, że prorocy Boży byli zwolnieni z różnych obowiązków zwyczajowych Izraelitów, jak na przykład przestrzeganie sabatu. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ ten człowiek, mówiąc o Jezusie, że to jest prorok, w zasadzie wbija im niezłego klina, że tak powiem. Bo to jest prorok, jeżeli on mówi na podstawie powszechnego przekonania ludzi tamtych czasów, mówi im, że on jest zwolniony z oskarżenia, jakie wy kierujecie w jego stronę, ma immunitet, który sprawia, że nie możecie oskarżyć go o łamanie sabatu. Jeżeli spojrzymy z tej strony, moim zdaniem jest to w miarę wiarygodne, to tutaj sytuacja się lekko nam rozkręca. Wyznając Jezusa publicznie jako proroka, on mówi, że wierzy w Jezusa, jak już powiedziałem. Dlatego uważam, że Jezus zbawił tego człowieka. Wers 18. Żydzi jednak nie chcieli wierzyć, że był ślepy i przejrzał, dopóki nie przywołali rodziców tego, który przejrzał. Ciągle i ciągle mało dowodów. Żydzi, spójrzcie na to, jednak nie chcieli. To jest to wyrażenie. Jednak nie chcieli wierzyć. Mało tego tam jest? Sąsiedzi, inni ludzie, sam uzdrowiony, jeszcze dajemy rodziców do tego, ale niewiara jest faktycznie ślepa i przez tą ślepotę często ludzie, którzy żyją w niewierze, dają się zwieść swoim własnym myślom. Dlaczego? Ponieważ teraz faryzeusze, którzy nie wierzą, przywołują rodziców, którzy jak na ironię będą najmocniejszymi świadkami w zasadzie tego, co będzie miało tutaj miejsce. I to są ci, którzy jeżeli potwierdzą to, co się wydarzyło, to w zasadzie sprawią, że faryzeusze nie mają absolutnie żadnego powodu, by nie wierzyć. Ale mimo wszystko biorą za świadków rodziców, dwóch świadków jest wiarygodnych. Rodzice, ci, którzy znają swojego syna od samego początku, niech się wypowiedzą na jego temat, na temat kondycji zdrowotnej ich syna. Jak wspomniałem wam na kanwie tego rozdziału 7, ostatnio też powiedziałem trochę na ten temat, mieliśmy podobną sytuację, że niewiara człowieka nie wynikała bezpośrednio z braku dowodów albo argumentów, ale z braku chęci. Jezus powiedział, gdybyście chcieli pełnić wolę Boga, to wiedzielibyście, skąd pochodzę. I wierzę, że tutaj mamy analogiczną sytuację, która pokazuje nam wyraźnie, że to nie brak dowodów i argumentów po raz kolejny w związku z naturą człowieka jest tym, co przeszkadza faryzeuszom, aby uwierzyli, ale brak chęci, ponieważ tak się sprawy mają z niewiarą, że z natury jest niechętna. Możesz zasypać ludzi
apologetyką wszelkiego rodzaju. Jak wiesz, że apologetyka ma swoją rolę do zrealizowania w świecie chrześcijańskim, ale jeżeli myślisz, że jest w stanie kogoś zbawić, to jesteś w błędzie. Ponieważ kwestia nie dotyczy argumentów, faktów historyczno-chrześcijańskich, ale kwestia dotyczy chęci człowieka. Człowiek ma chęć uwierzyć? Z natury nie. Ci ludzie nie chcą uwierzyć, więc robią wszystko i wierzgają się, aby tylko nie uwierzyć temu, co jest przed nimi. A przed nimi jest ewidentny cud Boży dokonany rękami Jezusa. Wers 19. I zapytali ich, mówiąc, czyli tych rodziców, czy to jest syn wasz, o którym mówiliście, że się ślepym narodził? Jakże więc teraz widzi? Biblia Nowego Przymierza, a gdy przyszli, zapytali ich, czy to jest wasz syn, który, jak twierdzicie, urodził się niewidomy. Jak to się stało, że teraz widzi? Niewiara wpada we własne sidła po raz kolejny, ponieważ wypowiedź rodziców pokaże tutaj coś, co jest ewidentne. Pamiętajcie, wiecie, co tutaj się dzieje? Tu się dzieje coś, co faryzeusze biorą jako pretekst, żeby nie uwierzyć w to, co się wykonało. A co biorą? Biorą to, co było wcześniej powiedziane, na przykład na kanwie ostatnich wersów z poprzedniego razu, 10, 11, 12 wers, gdzie pewni ludzie nie wierzyli, że to jest ten człowiek. Nie wierzyli, że to jest ten, który był ślepym kiedyś, który żebrał. Więc faryzeusze przechwytują to i trzymają się tego, próbując jakby przekonać wszystkich, że to na pewno nie jest ten, o którym mówicie. To nie jest ten ślepy, to pewnie jest ktoś inny. I przywołują rodziców, licząc w jakiś sposób na to, że rodzice są w stanie im pomóc przekonać ludzi, którzy są pod zdumieniem cudu Jezusa. Więc faryzeusze liczą na pomyłkę. To nie jest ten, który zawsze był ślepy. Wers 20. Odpowiadając, rodzice jego rzekli, wiem, że to jest syn nasz i że się ślepym urodził. Czyli dwa podstawowe stwierdzenia mówią, to jest nasz syn i on na pewno był od urodzenia ślepy. Przyznaję jedno i drugie, nie ma pomyłki. To jest ten, o którym mówili sąsiedzi. Zawsze ślepy. W tych kwestiach na pewno nie szukajcie błędu, sugerują rodzice faryzeuszom. Wers 21. Lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy, albo kto otworzył oczy jego, także nie wiemy, jest dorosły, pytajcie go, niech sam o sobie powie. Nie widać tu jakiejś szczególnej euforii, że ich syn odzyskał wzrok? Nie widać tu jakiegoś zachwycenia tym faktem? Wyjątkowo stonowana odpowiedź, która moim zdaniem poświadcza kolejną rzecz, a mianowicie rodzice nie tylko zapewniają, że ich syn od urodzenia jest ślepy, ale poświadczają również fakt, że ich syn teraz widzi. Ewidentny cud, któremu faryzeusze nie mogą zaprzeczyć. Już kolejni świadkowie, którzy mówią, no tak, on widzi, on nie udaje i to jest z pewnością ta osoba, która zawsze była ślepa. Więc faryzeusze mają świadectwo sąsiadów, osób postronnych, uzdrowionego i rodziców teraz. I to obiektywne świadectwo. Niestety rodzice stają się zbyt dyplomatyczni w ich odpowiedzi tutaj, gdzie wymagana jest konsekwencja. I na pytanie zadane przez faryzeuszów, jak to się stało, że teraz wasz syn widzi, mówią, jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy, albo kto otworzył oczy jego, także nie wiemy, jest dorosły, pytajcie go, niech sam sobie powie. No, zdaje się tu pewna logika w tym jest. Jest dorosły, pytajcie go, niech sam sobie powie. Najlepiej wiedziałby przecież uzdrowiony człowiek, jak to się stało. Zdaje się, że jakaś logika tam jest. Tym bardziej, że jest to, jak oni podkreślają, osoba dorosła, więc nie jest to dzieciak, który mógłby coś fałszować w tej sprawie. Mimo wszystko motywy tych rodziców są złe. Zaraz zobaczycie dlaczego. Nie jest to coś dobrego, co oni czynią. Apostoł Jan tłumaczy nam dlaczego. W wersie 22. Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów, albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. Strach kontrolował, co i jak rodzice mówili do faryzeuszów w tym miejscu. Nie chęć przedstawienia prawdy, ale strach. Strach przed Żydami, co w domyśle oznacza oczywiście przywódców religijnych. I czemu się bali? Albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. Zatem rodzice, się bawię trochę w śledczego, ale rodzice mają wiedzę na temat tego, jak ich syn odzyskał wzrok. Wiedzą, że to zrobił Jezus. Jak mówiłem na początku, wydaje mi się, że mamy pewien interwał
Skoro faryzeusze gromadzą się jako oficjalne ciało przywódcze, Jezus dokonał uzdrowienia w sabat, faryzeusze nie mogą łamać sabatu gromadząc się, musiało to mieć miejsce przyprowadzenie tego człowieka do faryzeuszów dzień po sabacie. Więc w tym czasie, jeżeli możemy założyć coś więcej niż to, co Słowo Boże mówi w tekście bezpośrednio, jeżeli jesteś osobą, która całe życie była ślepa, nagle widzisz, do kogo pójdziesz najpierw? Wierzę, że do twoich rodziców. Ja bym tak zrobił. Wierzę, że to jest naturalne. W tym czasie, między sabatem i dzień po, zanim człowiek został przeprowadzony do faryzeuszów, wierzę, że widział się z rodzicami i opowiedział im, co się wydarzyło. I nie szukam tutaj żadnej konspiracji, po prostu ci ludzie kłamią tutaj. Dlaczego kłamią? Ponieważ oni nie chcą powiedzieć tego, co do czego mają wiedzę, że Jezus uzdrowił ich syna. Dlaczego? Ponieważ mówiąc w ten sposób, mówiąc jak fakty się mają, mówiąc to, co wierzą, to, co wiedzą, mogłoby to być zinterpretowane przez faryzeuszy w taki sposób, że oni wyznają Jezusa jako Chrystusa. A jeżeli wyznają Go jako Chrystusa, będą wyłączeni z synagogi. Więc co robią? Nie mówią prawdy. W jaki sposób przejrzał? Nie wiemy. A prawda jest taka, że wiedzą. Więc nie mówią nic na temat Jezusa, próbują odbić piłeczkę, porozmawiajcie z naszym synem, który przecież to on został uzdrowiony, tym bardziej, że jest osobą dorosłą. Jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy, to jest ewidentne kłamstwo skierowane do faryzeuszów, aby zachować swój status społeczno-religijny. Czyli osoba, która była wyłączona z synagogi, to jest osoba, która jest przegrana w społeczeństwie. Są reperkusje ekonomiczne, religijne i społeczne. Ekonomiczne, religijne i społeczne. To jest osoba, która jest z perspektywy tych ludzi przeklęta przez Boga. Jeżeli nie możesz być w synagodze, jesteś pod Bożym przekleństwem. Ci rodzice mają staranie o to, jak są poważani w społeczeństwie. Nie chcą być wykluczeni z synagogi. Chcą być w synagodze, dlatego nie idą drogą prawdy, ale są w stanie zaprzeć się Jezusa i nie przyznawać się do Niego, aby tylko zostać w religijnym systemie faryzeuszów i utrzymać pewien słuszny status społeczny. Oni wiedzą, że Jezus dokonał cudu? Wiedzą, że Jezus uczynił to w sabat? Udają jednak, że nic nie wiedzą i nie chcą faryzeuszom nic powiedzieć. Na kanwie tego, co oni tutaj mają. Co oni wyprawiają tutaj przed faryzeuszami? Wierzę, że mamy ewidentny obrazek tego, co jest u nas w naszym życiu, co dostrzegamy na co dzień i co dzieje się pośród naszych bliskich. Przykłady takiego zachowania rodziców, tego uzdrowionego, którzy dokładają starań o to, aby tylko być w synagodze, aby nie być odrzuconym społecznie, kosztem prawdy, kosztem Boga, kosztem tego, co najważniejsze. Takie przykłady mamy przecież na co dzień, prawda? Niezliczone razy widziałem katolików, którzy niechętnie mówili, musimy ochrzcić to dziecko jak najszybciej, bo co ludzie powiedzą. Musimy zorganizować mszę za zmarłych, ponieważ minął już rok od tej śmierci, a jeszcze Adam nie zorganizowałeś tej mszy, tak mi powiedzieli. Musimy przyjąć kolędę, bo jeżeli nie przyjmiemy, to co ludzie powiedzą. Musimy iść w niedzielę do kościoła, bo jeżeli nie pójdziemy, cała wioska będzie wiedziała, że nie poszliśmy i będą mówić, że nie byliśmy w kościele. Życie ateisty jest moim zdaniem życiem dla siebie samego. Życie religijne jest życiem dla innych, a życie w prawdziwej wierze jest życiem dla Boga. Rodzice nie chcą być wyrzutkami w społeczeństwie. Temu nie przyznają się do Jezusa i kłamią i mieszają priorytety niestety, ponieważ są gotowi być posłuszni faryzeuszom, czyli przywódcom religijnym, aniżeli Jezusowi, wierzyć ludzkim tradycjom, aniżeli Słowu Bożemu i wierzyć ludziom, aniżeli Bogu. Oni myślą w ten sposób. To są faryzeusze. Oni czytają Słowo Boże, oni ubierają się w jakiś wyjątkowy sposób, mają tam jakiś strój, sprawują pewne obrzędy, są religijni, więc mylić się przecież nie mogą. Mają wykształcenie teologiczne, czytają pismo, mają specjalny strój, przeprowadzają specjalne obrzędy religijne. Jakby nie patrzeć, typowy kolejny obraz polskich katolików. Ksiądz nie może się mylić. Ma wykształcenie teologiczne, ma specjalny strój, sprawuje obrzędy, czyta pismo. No, jeżeli czyta, to jest dobrze. Niestety tak się sprawy mają, tak ludzie myślą. 23 wers. Dlatego rodzice jego mówili, jest dorosły, jego zapytajcie.
po raz drugi apostoł Jan podkreśla nam, co oni tutaj wyprawiają. Po raz drugi mówi to samo, bo jest to wyjątkowo ważne. Bali się ogromnych konsekwencji, wykluczenia z synagogi. Smutne, nie mają euforii z uwagi na uzdrowienie wzroku tego człowieka, który jest ich synem. Bardziej skupiają się na strachu niż na radości, że ich syn wyzdrowiał dzięki Jezusowi. A przecież prawda jest taka, że przecież po to Jezus czynił cuda, jak mówi apostoł Jan, aby uwierzyli, że On jest Synem Boga i aby przez wiarę w Niego mieli życie wieczne. Więc te cuda nie są bezmyślnie czynione, ale po to, aby uwierzyli, czego nie chcą zrobić. 24 wers. Przywołali więc ponownie człowieka, który był ślepy i rzekli do niego, oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. Co się tutaj dzieje? Niektórzy odwołują to do bezpośredniego cytatu z Księgi Jozuego 7, wersy 19 i 20. Co tam było? Achan tam był. Achan zgrzeszył. Jozue mówi do niego, oddaj chwałę Bogu, powiedz nam, co się wydarzyło. Czyli założenie jest takie, oddasz Bogu chwałę, gdy powiesz, jak wygląda prawda. Co się wydarzyło i jak faktycznie sytuacja miała miejsce. Moim zdaniem nie poszedłbym w tą stronę, ponieważ musielibyśmy znaleźć dużo wytłumaczenia, aby wyjaśnić, dlaczego akurat mielibyśmy traktować Jozuego 7 jako coś, co jest umieszczone w ustach faryzeuszy, którzy kierują to, co powiedział Jozue do tego ślepego niegdyś człowieka. Moim zdaniem to, co tu jest powiedziane, jest wyjątkowo jasne. Przywołali więc ponownie człowieka, który był ślepy i rzekli do niego, oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. Przede wszystkim, spójrzcie po raz kolejny, taka jest natura niewiary. Niewiara z zasady nie myśli racjonalnie. Myśli irracjonalnie. Nie jest uczciwa, nie jest rozsądna, nie jest obiektywna. I wiecie, w całej tej sytuacji okazuje się, że to faryzeusze są najbardziej ślepi tutaj. Oni nie widzą tego, co tu ma miejsce. Mówią, oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. Ponieważ oni utrzymują z założenia, że Jezus złamał sabat, ponieważ uleczył tego człowieka. Jak należy rozumieć te słowa? Że przywołali tego człowieka, bo to nam sugeruje, że gdy rodzice byli przesłuchiwani, to pewnie ich syna wzięli na bok gdzieś, żeby odczekał, aby rodzice mogli się wypowiedzieć. Rodzice powiedzieli, pytajcie się naszego syna, więc przywołali z powrotem tego człowieka, który był ślepy i rzekli do niego, oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. Czyli po prostu, jak to rozumieć? Oddaj chwałę Bogu, nie Jezusowi, ponieważ to Bóg cię uzdrowił, nie Jezus. Oczywiście nie są w stanie podważyć ewidentnego cudu. Ostatnią rzeczą, jaką chcą zrobić, to przypisać Jezusowi, więc mówią, oddaj chwałę Bogu, nie Jezusowi, ponieważ to Bóg cię uzdrowił, nie Jezus, ponieważ Jezus nie mógł cię uzdrowić, gdyż jest ich zdaniem grzesznikiem. I oni mówią, my wiemy, że on jest grzeszny. Ostatni wers, 25, a on odpowiedział, czy jest grzeszny, nie wiem, to jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Śmiałość tego człowieka jest zdumiewająca, na pewno świadczy o jego zbawieniu w moim przekonaniu. On bierze słowa faryzeuszy i czyni z tego naprawdę elegancką odpowiedź. Oni mówią co do Jezusa, my wiemy, że on jest grzeszny. A on mówi, ja nie wiem, czy on jest grzeszny. Wy wiecie? Ja nie wiem, czy on jest grzeszny. Ja wiem jedno. Byłem ślepy, a teraz widzę. Nie widziałem i teraz widzę. Jak to wyjaśnicie? Innymi słowy, chcecie porozmawiać o tym, co wiemy? To nie rozmawiajmy o tym, czy on jest grzeszny, czy nie. Porozmawiajmy o tym, jak to się stało, że byłem ślepy i teraz widzę. Bo to wiem, że się faktycznie wydarzyło w moim życiu. Otwórzcie oczy, abyście zobaczyli, z czym mamy do czynienia. To jest jego wyzwanie w stosunku do faryzeuszów. Można by powiedzieć, że obraz tego, co się dzieje u osoby zbawionej. Każdy zbawiony mógłby powiedzieć, byłem ślepy, a teraz widzę. To wiem jedno, że byłem ślepy i teraz widzę. I nikt nam tego przekonania zabrać nie może. Twoja wiara może być słaba, możesz mieć pewne problemy ze zrozumieniem pewnych doktryn, ale nikt nie jest w stanie zniszczyć twojej wiary i twojego przekonania, bo to jest dzieło Boga, więc możesz powiedzieć, że to wiem na pewno, mimo że cały świat będzie walczył się w kotowie. Ja byłem ślepy, a teraz widzę. Tego mi nie zabierzecie. Takie przekonanie ma ten człowiek co do tej rzeczywistości, że odzyskał wzrok. Faryzeusze wierzgają, sprzeciwiają się, nie zgadzają się z tym, co widzą, ponieważ żyją w niewierze. Ale mimo wszystko ich niewiara nie jest w stanie zniszczyć tego, co się wydarzyło w życiu tego człowieka i jego przekonania. Byłem ślepy, a teraz widzę i to wiem. Na tym możemy zakończyć ten fragment. Człowiek doświadczył wielkiego dzieła Bożego w swoim życiu, a faryzeusze próbują mu wmówić, że tak nie było.
Człowiek ten mówi, że to uczynił Jezus, oni mówią, że Jezus tak nie uczynił. Nie są w stanie zmienić przekonania tego człowieka, bo chcą dołożyć starań, aby jednak myślał inaczej na temat tego, co się wydarzyło w jego życiu. On mówi, nie, ja wiem, że byłem ślepy i wiem, że teraz widzę. Bóg faktycznie działa potężne rzeczy w życiu ludzi. W naszym życiu uczynił faktycznie potężne rzeczy, zbawiając nas. I tego przekonania, że Bóg to uczynił, nikt nie zabierze, ponieważ wraz z tym, że Bóg działa zbawienie w twoim życiu, daje ci przekonanie, że to On uczynił, że On jest autorem tego dzieła. Bóg, czyniąc potężne rzeczy, manifestuje swoją chwałę. Przez ten fragment tutaj widzimy, że w osobę Jezusa Chrystusa uwierzyć po prostu trzeba, a wymówki żadnej nie ma, ani wiara jest irracjonalna, bezsensowna i nieuzasadniona. Więc to, że Jezus Chrystus daje zbawienie każdemu, kto położy ufność i nadzieję w Nim, jest rzeczą ewidentną i oczywistą. Można to zobaczyć, można i trzeba to zobaczyć. Pytanie brzmi, czy chcesz to zobaczyć? Postańmy proszę do modlitwy. Dziękuję Ojcze za Twoje słowo. Dziękuję Ci, że Ty otworzyłeś nasze oczy, abyśmy widzieli i byli zbawieni. Dziękuję Ci, Panie, że Chrystus jest tak piękny. Dziękuję Ci za to zbawienie, jakie w Nim mamy. Daj nam taką cierpliwość, jaką On miał, gdy Go odrzucali. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.